Szybkie ogarnięcie spraw domowych przed wylotem i można ruszać. A teraz patrzcie, co się dzieje. Jesteście sobie na lotnisku i nagle Hector! You don't know one thing. My son have name Hector. Get out. Yeah, really. Bo bardzo lubię to imię i znaczy go osłuchałem. Hector Lombard. I teraz wiadomość dla wszystkich organizacji. Hector, pomimo swojego wieku, wciąż jest zainteresowany walkami. Może wszystkie. KSW, Fame, Highling. Maybe Gronda, maybe Gronda, maybe Gronda. Maybe Gronda. Because check my shirt. What are you doing here in Poland? Gronda. Ah, but hey, I'm open for whatever. Słyszycie? Słyszycie? Więc byłem na rozmowach z Gronda, ale jest otwarty na wszelkie propozycje. Let's go! Co? Kostki. Ta kostka? To jest nieprawdopodobne, jak się powiększyła, to rozwalona. Czyli wylądowaliśmy w Miami i mamy opuchnięte giry jak słonie. Wszystkie niestety kontuzje mam na miejsce. Po drugiej podróży tak jest, nie? Masakra, kolana, kostki, wszystko jest popuchnięte. A w ogóle zapomnieliśmy powiedzieć, wiadomo, że trochę spałem, ale tylko trochę w sumie. Zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że na wstępie już byśmy prawie nie polecieli. To znaczy Raju by nie poleciał, jak zwykle, tradycyjnie, bo z moim biletem było wszystko w porządku, a z kolei Raja biletu nie było. Raja biletu. Nagle rano nie było biletu, mimo że miałem potwierdzenie na telefonie. No, nie było, bo jakoś ktoś, kto to opłacał, jakoś nie opłacił. W sumie nawet nie wiem, kto to opłacał. W sumie teraz może nawet opłacone zostało, tylko wiesz jak to jest, nie? Czuję, że mam twarz puchniętą. Mam twarz puchniętą? Zawsze. Ja mam mózg opuchnięty i nogi. Idziemy. Gamer na nas czeka. Let's go! Jak jest dużo wody w głowie, to dobrze. Jak jest dużo wody w głowie, to dobrze? No. Tak. Masz wodę w głowie wtedy. No nie, kurwa, to jest choroba. Jeśli nie idziemy, to czemu nikogo nie ma? Ja, jesteśmy w stacji. Nikogo nie ma, bo jesteśmy w stacji. Patrzcie do KFC. Byliśmy tutaj pół godziny temu i niestety, ale wszędzie mamy drogi zablokowane. Bo zamknięte drogi. Zamknięte drogi i nie jesteśmy w stanie dojechać. W ogóle siemano gamer. Siemano. No i nie możemy dojechać do klubu, bo cały czas są wszędzie zablokowane drogi i ogólnie jest godzina 20:48, a wszędzie korki po tych wielkich drogach i powiem wam, pierdolę to. Chcę mieszkać na wsi. Nie przejmuj się, bo zaraz będziemy. Gdzie? Ło! Czyli normalny klimat na Florydzie. Jedziemy sobie. Patrzcie, jakie ptaki. Tuż przy sklepie. A tutaj wielkie jaszczury. Iguany sobie biegają. Patrzcie, jaka wielka. Co za klimat, petarda. A żeby nie było, a tam normalnie centrum handlowe. A tu chłopaki w naszej Ferrarce. Raju po amerykańsku, klapki, skarpetki. Światła same się włączają automatycznie w tym aucie. Na auto jest spoko. Grill w okolicy, czyli brazylijski grill. Bo tam takie pyszne mięska się robią. Mówisz, jaki kawałek chcesz i proszę bardzo. Sytuacje się tu zdarzają, że sobie siedzimy, patrzymy, a nagle sędziaj wchodzi przez drzwi i okazuje się, że prowadzi on dzisiaj trening. A przedwczoraj z kolei jestem w kuchni i nagle patrzę, a tam wchodzi Dima, czyli ziomek z Czerwonego Smoka i nagle sobie jest. Yo Dima. Ale wiecie co? Dima nie wie, kto to jest sędziaj. Jak on może tego nie wiedzieć w ogóle? Karolinka, siemano Karolinka. No właśnie takie rzeczy co się dzieją, że nie dosyć, że nasi, nie dosyć, że nagle znikąd, nie wiadomo kiedy, to jeszcze ten czekaj. Powiedz sędziowi? A ja nie wiem, jak to miało być, Czy długo trening, czy długo masz trening po tajskim boksu? No, dokładnie tak. Mogę zobaczyć, jak potrzebno robić. Let's go!
mamy godzinę 8.30, jest czwartek, dzisiaj ostatnie sparingi Mateusza, więc na 10 rano trzeba być już gotowym. Tutaj właśnie siadanko w takim pięknym klimacie, ale nie jest to takie łatwe, no bo w ATT jest jak w koszarach, jak w więzieniu, żeby tutaj dojść trzeba iść 7 minut, ale żeby zjeść siadanko w takim klimacie, to myślę, że było warto. Hey Mateusz, are you ready, bro? Rafa! I don't see you, bro. Where are you? I don't need guns like you. Bro, see you in Las Vegas. Zobaczcie to. Jesteśmy z Dimą na sushi, które się nie przestaje ciągnąć. I za 30 dolców jesz ile chcesz. Jaka rzecz. Każdy poranek taki sam, czyli wstajemy w naszej tutaj, nie w naszej, tylko w naszym więzieniu, takim trochę, bo to wygląda trochę jak więzienie, bo wszędzie słońce, a u nas jest zawsze ciemno. Tam, no, wszystko, szef, wielkie oko patrzy i wszystko widzi. A tu siłownia. Co ja gadam, jaka siłownia. A tu kuchnia. A teraz pokażę wam, dlaczego ja jestem kucharzem na tym wyjeździe i w sumie na każdym innym, kiedy jestem z Rajem. Bo na przykład mówię tak, Raju, pokrój chleb. Raju, właśnie pokroił chleb. Piękne kawałeczki chlebusia pokrojone. Ja bym zrobił z tego jakieś 4 kromki, a Raju zrobił z tego 2 koślawe. No. Tutaj nasza suszarka tajemna. A tu już dorosły. Tararara. And Mr. Sir Primo, King of the King. Plusy z bycia bezdomnym w Miami. Plusem jest to, że idziesz się wykąpać do morza. Nie dosyć, że masz takie spa, no bo w końcu masz sporo soli morskiej. To jeszcze w dodatku później idziesz się wykąpać i przynajmniej jesteś bezdomnym, ale czystym bezdomnym. Super. Thank you. Szybko się zbieramy i uciekamy na ostatni trening. Już w tym obiekcie w ATT o 18 lecimy do Vegas. I tam się zaczyna Fight Week. Niesamowity Jarosław Amosow. Niesamowity, incredible. Incredible guy. Zresztą głośnik. O, zobaczcie to. Przygotowany do wszystkiego. Jarek, dasz tam głośnik? Jarek nas wypierdolił. Spokoju. Ale Dima. Ale tu jest Dima. Kolejny ukraiński superbohater. Next Grycenko Champion Bellator. Który ja mówi... jestem Polak. Który już mówi po polsku. Powiedz coś po poznańsku, Dima. Teraz na treningu będzie dużo wiara. Dużo wiary. Dobrze. Buchta wiary. Będzie buchta wiary. To jest bardzo dużo ludzi. A buchma. Buchta wiary. To jest Ameryka. Windą. Wjeżdżamy na dół. Masz kartę? Mam kartę. Mamy specjalną kartę, którą teraz dam Grajowi. Teraz ja miałem przygotowane. Raju, trzymaj. Patrzcie to. Tu zjeżdżamy windą na dół. Tutaj sobie odbijamy kartę, idziemy dalej i tu się zaczyna cały klub. I tutaj jedna sala, taka mniejsza, tam cały wielgachny klub, który pewnie znacie, a tutaj druga mała sala.